to człowiek, który nie pozwolił piłkarzom, poza tym, że ich rozwijał, nie pozwolił piłkarzom gdzieś zapomnieć albo zgubić pokorę. Czasami nawet bezdomni, kiedy stali przed stadionem i my wsiadamy do Audi, do BMW, do jakichś samochodów lepszych, a oni nas klepali po plecach i martwcie się, za tydzień wygramy. My nie mieliśmy się martwić? To on się miał martwić, bo nie miał domu, nie miał gdzie mieszkać, nie miał wielu rzeczy, a ja się miałem nie martwić, bo przegrałem mecz. W moim sercu jest to najlepsze piłkarskie miasto w Europie, z ogromną estymą taką, i taką miłością. Myślę o tym mieście, oglądam mecze tego klubu. Strasznie dużo nauczyłem się jako człowiek, może nawet więcej jako człowiek niż i też jako piłkarz. Cudowne miejsce i myślę, że wielu piłkarzy, kiedy opuszcza nasz kraj i jedzie za granicę, ma podobne zdanie o tych klubach, w których spędza ten czas. Porto nie jest przypadkowym zdobywcą dwukrotnym Pucharu Europy, ani UEFA. Nie, tu nie ma przypadku. To jest kraj 10-milionowy, który wprowadził piłkarsko bardzo mocno się do Europy. Nie ma co oceniać może samej ligi, ale przecież patrząc przez te ostatnie lata na transfery z Portugalii w świat, jak gotowi mentalnie idą stamtąd ludzie, jak są też odpowiedzialni. Nie wszystkie transfery oczywiście są były idealne, ale ilu piłkarzy portugalskich z tych złotego pokolenia jednego, drugiego i trzeciego osiąga cudowne wyniki jako piłkarzy, dzisiaj już jako trenerzy, ale przede wszystkim można się w mieście, w kraju, w ludziach zakochać. Ja się zakochałem w ludziach i w mieście, i w kraju, i w Portugalii, ale przede wszystkim w Porto. Miałem najlepszego prezydenta w swoim życiu, miałem najlepszych trenerów, jednych z najlepszych trenerów w moim życiu. I mimo ogromnych, czasami też z własnych problemów zdrowotnych, nigdy nie poczułem, że jestem sam. Nigdy nie poczułem tego, że ktoś mnie wycisnął na cytrynę i zostawił samego. Dał mi dużo, dużo takiego wsparcia, jednocześnie zrozumienia to, co Bobby Robson. To był mój najlepszy trener, bezsprzecznie. Zanim mógłbym płakać i o nim opowiadać, o nim myśleć. To człowiek, który nie pozwolił piłkarzom, poza tym, że ich rozwijał, nie pozwolił piłkarzom gdzieś zapomnieć albo zgubić pokorę. Nie pozwolił. Zbyt kochał ludzi, zbyt szanował ludzi ciężko pracujących, żebyśmy my, piłkarze, w pewnym czasie zarabiający stosunkowo wielkie pieniądze do tych ludzi ciężko, normalnie pracujących, żebyśmy my stracili pokorę do tego. I wielu z nas pozwoliło to przetrwać w życiu, kiedy kończymy już karierę, cały czas mieć sobie tą pokorę, bo mieć pieniądze i zrobić z nich taki pożytek potrafi niewielu. Mieć pieniądze i je rozwalić potrafi również wielu, ale mieć pieniądze i umieć się z nimi dzielić to tylko dzięki ludziom, którzy zarabiają ci jeszcze więcej, więcej znaczą, ale oni ci muszą to przekazać, oni muszą umieć ci to, powinni umieć to ci przekazać. Bobby Robson to potrafił, ja tę historię kilka razy już opowiadałem, kiedy wisiał na siatce młody chłopak na stadionie, jeszcze wtedy Dos Santos. I ja to widzę jak dzisiaj, kiedy pada deszcz i chłopak wisi na siatce i chce oglądać nasz trening, mimo że jest zakaz. I nikt nie był wpuszczony na obiekt. My wychodzimy na murawę i kopiemy piłką dla żartów w tą siatkę, a to było gdzieś z 40-50 metrów, wysoko bardzo. Był mur i nad murem była siatka i ten chłopak tam wisiał, padał deszcz, on w podkoszulku taki na ramionczkach tylko. I my tą piłkę tam, powiedzmy, kopiemy, a Robson to zobaczył i kazał tego chłopaka przyprowadzić. Przyprowadził go i zapytał się, dlaczego on to robi. On mówi, kocham tą drużynę. Ja nie mam nic. Jestem bezdomny.
ale ja kocham patrzeć na nich. No to my tam troszeczkę żartów, jakieś jeszcze śmiechy, ale to wszystko gasło. A Mourinho mówi, a Mourinho był wtedy przy tym. A Bobby Robson poprosił go, żeby przyszedł następnego dnia na trening, dał mu koszulkę, dał mu spodenki, dał mu opaskę kapitana i powiedział mu, że może sobie wybrać zespół, w którym chce zagrać. I kiedy ten chłopak wybrał ten zespół, graliśmy ten mecz. On nawet tam, jak już wspomniałem, on nawet potrafił grać w piłkę. Dobrze. I kiedy już go pożegnał po tym treningu i powiedział, że nie rób tego więcej, bo to są wariaci, oni, któryś się z nich kiedyś tam trafi, cię zestrzeli, to powiedział, widzicie, on ma coś, czego nie macie wy. Wy macie coś, czego nie ma on. Tylko to, co ma on, jest ważniejsze. Wy macie pieniądze, samochody, już jesteście sławni, gracie, ludzie was lubią, kochają, w gazetach was piszą, a on ma miłość. On ma miłość do klubu, do miasta, do was. On jest w stanie poświęcić się i wisieć w deszczu na siatce. Bo on ma miłość. Jak wy nie będziecie mieli, nie będziecie mistrzami. Jak będziecie mieli to, co ma on, to będziemy mistrzami bezapelacyjnie. To, co najbardziej kochałem w Robsonie, to właśnie umiejętność przekucia rzeczy życiowych z sekundy na sekundę. On znalazł drogę, on był dla niego drogą, którą pozwolił, on był tą taką bramą, którą można było otworzyć i wjechać w drogę, którą cię poprowadzi dalej. Ta droga cię poprowadzi dalej. I Robson to potrafił. To nie były podręczniki z piłki nożnej taktyki. To nie była jakaś prezentacja, powiedzmy, treningu taktycznego. To było właśnie to życie. I wtedy, kiedy nam to powiedział, to też po zespole było widać ogromne takie, no, zdusił nas. Wróciliśmy do korzeni, że zapomnieliśmy może już w pewnym momencie, zapominaliśmy już może o tym, w tej całej zabawie, w tej takiej, takim rozgardiaszu, że wszystko można, że jesteśmy wybrańcami, możemy kopać w kogo chcemy, gdzie chcemy, mając to czy tamto, nikt nam nic nie zrobi, nikt nas nie upomni. On nas bardzo szybko wprowadził wtedy tą taką, z tej otchłani, powiedzmy, na ziemię z powrotem. I nie zapomnę tego obrazka nigdy. Ogromny człowiek cienia, żyjący jeszcze z Luis, człowiek, który był i też musicie to, i ważne, żebyście Państwo to wiedzieli. Dlaczego go oni uhonorowali? Dlatego, że jako jedyny funkcjonował na czterech stadionach, obiektach Porto. Oprócz tego Dragonda, Zantas, Constitución, jeszcze wcześniej. Porto grało w całej swojej historii na czterech. On je pamięta. On się pojawił na tym pierwszym. Był tam człowiekiem, który podawał, nosił wszystko tak naprawdę za piłkarzami, czyli ręczniki zbierał, butelki, napoje im podawał. To była cała jego rola. Potem awansował latami, robiąc więcej i więcej. Czasy, kiedy ja byłem w Porto, tak, to jest 95 rok, to już był asystentem José Luis wtedy, takim trochę i masażystą, ale asystentem fizjoterapeuty, czyli mógł parafinę przykładać, tam odpinać, podpinać coś. Powiedzmy, to był człowiek, który strasznie dużo napracował się w swoim życiu, dochodząc tam, gdzie był. I to jest historia pokazująca szacunek ogromny do ludzi, żeby Porto, otwierając muzeum, uznało go za najważniejszą postać w swojej historii. Bo musicie Państwo wiedzieć, w Muzeum Porto są osoby tyłem ustawione i wchodzisz, czyli oglądasz się za siebie, czyli idziesz do teraźniejszości, oglądasz się za siebie, czyli początek uznano, że José Luis jest najważniejszą postacią historyczną tych czasów. Dopiero później gdzieś tam jest w głębi Mourinho, prezydent Porto i tak dalej, wielkie postaci tego klubu i tego miasta. Był taki człowiek w Porto, który otwierał nam, piłkarzom i pracownikom klubu, drzwi zawsze, kiedy wchodziliśmy. Taki ktoś, kto zawsze był elegancko, skromnie ubrany, w marynarce z herbem klubu, mówił dzień dobry wszystkim, zamykał i otwierał, zamykał drzwi. I pewnego razu straszna praca, tam taka człowieka na emeryturze, który ma tylko otwierać, zamykać drzwi, co mi strasznie też imponowało. Trener naszego klubu, wtedy Antonio Oliveira, powiedział, nie mogę sobie przypomnieć imienia niestety, no właśnie, to są już te lata. Zapytał tego pana, ile on tutaj już pracuje i jak tutaj dojeżdża. On mówił, że pracuje tam naście lat i że dojeżdża autobusem.
A mówi, a jak będzie? To dzisiaj pada deszcz, to jak do domu? No, autobusem pójdę na przystanek i jadę do domu. Jeżeli zdobędziemy mistrzostwo w tym roku, kupię panu samochód. Nie będzie pan jeździł autobusami. Zdobyliśmy mistrzostwo. Przyniósł mu kluczyki do Citroena. Przy nas wręczył mu. No, wiadomo, było wzruszenie i nasze, i tego pana, starszego człowieka. Ale kiedyś go zapytałem po tam dwóch miesiącach, kiedy go spotkałem. Jak? Dzień dobry. No i co? Jak się jeździ samochodem? A on mówi, Greg, nie jeżdżę. Nie stać mnie, żebym go utrzymał. Jest mi wygodnie kupić miesięczny bilet i zapytałem trenera, czy mu nie oddać. Nie, powiedział, że mogę dać córce, że mogę go dać komuś w rodzinie, ale ja dalej będę jeździł autobusem. Strasznie mnie to też i tak i wzruszyło i strasznie mnie znowu gdzieś tak cofnąłem się znowu, że nawet takie momenty, takie dary, które otrzymujesz, musisz wiedzieć, musisz sobie zdać sprawę, co ty możesz z tym zrobić, co ci to może dać. Wejść w długi, utrzymując ubezpieczenie, opony i tak dalej, wiemy, jakie to są koszty. W tamtych latach już wtedy ten człowiek powiedział, dla mnie jest ważniejsze, żebym... Mam żonę, jesteśmy na emeryturze i nie stać mnie na to lepiej. Straszne takie życiowe rzeczy, takie nie cieszył się, nie zadłużał się, może poszedł po podwyżkę do klubu, prawda, żeby mógł jednak tym autem jeździć, bo to paliwo. A jednocześnie zawsze uśmiechnięty, zawsze serdeczny i zawsze mówiący dzień dobry, do widzenia. My mogliśmy przyjść załamani, bo po meczu to ci ludzie nas pocieszali. Ci, czasami nawet bezdomni, kiedy stali przed stadionem i my wsiadamy do Audi, do BMW, do jakichś samochodów lepszych, a oni nas klepali po plecach, nie martwcie się, za tydzień wygramy. My nie mieliśmy się martwić? To on się miał martwić, bo nie miał domu, nie miał gdzie mieszkać, nie miał wielu rzeczy. A ja się miałem nie martwić, bo przegrałem mecz. I on mi tą wiarę dawał. Nam, tak? Wszystkim nam. Tego uczą ludzie w Porto. Tego nauczyli nas. Nie znałem gwizdów po meczu. Nie znałem wyzwisk. Mimo już wtedy, że miałem 20 kilka lat. Nie znałem wyzwisk. Nie znałem odwiedzania piłkarzy na treningu. Ja wiem, wygrywaliśmy w większości spotkań. Ale też tam wszyscy przytrafiły jakieś tam pewnie porażki. Nie znaliśmy tego. Nie znaliśmy wyzwisk naszych najbliższych, nas samych, traktowania, policzkowania. Nie, na szczęście uczono nas w inny sposób. Myślę, że dzisiaj piłkarze...